Subaru życzy zawsze bezpiecznego docierania do celu. Przed Państwem kolejna seria dramatycznych filmów z przejść dla pieszych, tym razem z Krakowa. No, takich filmów przysyłają Państwo do nas coraz więcej. Wielu kierowców krakowskich jest zbulwersowanych zachowaniem innych kierowców i tym, co wyczyniają na przejściach dla pieszych. Ale na początek film od Twojego kolegi. No i tutaj fatalne zachowanie aż trzech kierowców. Film od kolegi z instytucji, w której pracuję. I popatrzcie Państwo, no łagodnie, spokojnie dojeżdża do przejścia, widząc pieszych po obu stronach przejścia. Bez żadnego zaskoczenia zwalnia, żeby ci piesi mogli bezpiecznie je nie przekroczyć. No i co? Dwóch pierwszych kierowców wyprzedza, trzeci już omija. Popatrzcie Państwo, z jaką prędkością jedzie ten Passat. No pieszy biedny nie wytrzymał, wygraża, krzyczy. Kierowca Passata no kompletnie chyba urwał się z choinki, kompletnie jakby z kosmosu. No przecież nie boi się tego, no przecież widzi tego pieszego, który już chce wejść. Nie przejął się, pojechał dalej. A teraz film od pana Rafała z Krakowa, z owianej złą sławą już ulicy Armii Krajowej. No tutaj Opel Astra, no to naprawdę przejechał już chyba biednej pieszej po palcach. I też z niemałą prędkością, że nie doszło do wypadku, no udało się. Czasami piesi jakoś się zachowają, że do tego wypadku nie dojdzie. Nie wstydź wam kierowcy, że to piesi muszą być mądrzejsi, że to piesi są tymi lepszymi uczestnikami ruchu drogowego, a wy kierowcy gorszymi. Pan Rafał przysłał nam jeszcze jeden film z ulicy Meissnera. Ja zacytuję jednak fragment listu. W załączeniu film, nagrany dzisiejszego popołudnia, pokazujący kilka wykroczeń w ciągu 2 sekund, w tym ostatnie omal nie zakończyło się potrąceniem, tylko dzięki ostrożności pieszych. Sam czasami waham się, czy zatrzymać się tak, jak zrobiłem to dzisiaj i umożliwić pieszym przejście, bo jak widać, można mieć czyjeś zdrowie lub życie na sumieniu. No właśnie. Nasi widzowie zastanawiają się, czy się zatrzymywać. Zastanawiają się, czy zrobić dobrze. Zastanawiają się, czy zwalniać. Do czego to dochodzi? No i właśnie, piesi mądrzejsi niż kierowcy. A piesi nie mają prawa jazdy, a kierowcy mają. No to może część po prostu powinna oddać ten dokument. Powód kontroli to jest wyprzedzanie na oznakowanym przejściu dla pieszych. Kojarzy pan to przejście dla pieszych? Tam za rondem jedzie sobie pan pojazdem. Za rondem jedzie pan lewym pasem. I prawym pasem pojazd jedzie wolniej nie od pana, tak? Ale gdzie? W którym miejscu? Na przejściu dla pieszych, proszę pana. Przed, na rondzie, tak? Za rondem, proszę pana, jest przejście dla pieszych. Są dwa przejścia. Na jednym z nich przejeżdża pan szybciej niż inny pojazd. Zgodnie z artykułem 26 ust. 3 punkt 1 ustawy Prawo ruchu drogowym nie można wyprzedzać. Jest manewr taki, jest zabroniony na przejściu dla pieszych oraz bezpośrednio przed tym przejściem. Nawet jeżeli są dwa osobne wydzielone pasy, ja nie wyprzedzam. Dokładnie, proszę pana. Aha, czyli rozumie pan, wyprzedzanie pan rozumie jako, że jedzie pan jednym pasem, zmieni pan pas, przejdzie szybciej i zmieni pan pas. No niestety, proszę pana, jeżeli pan przejdzie szybciej od innego pojazdu znajdującego się obok pana, jest już to manewr wyprzedzanie, jest tak w definicji artykułu 2 ustawy Prawo ruchu drogowym. Proszę pana, mandat karny za to wykroczenie to jest 200 zł, punktów karnych jest 10. Tyle w dniu dzisiejszym na pan nakłada. Pan oczywiście przysługuje prawo do odmowy przyjęcia takiego mandatu, skierowany wtedy wniosek o ukaranie przez sąd. Czy przyjmuje pan taki mandat? Przyjmuję taki mandat. Zdawał sobie pan sprawę z takiego manewru, że jest to bardzo niebezpieczny manewr? Nigdy tego nie zauważyłem wcześniej, więc... Nie zwracał pan po prostu na to uwagi, prawda? Nie zwracam na to uwagi, teraz będę zwracał. Mam nadzieję, że to już ulegnie poprawie, tak, że będzie pan zwracał na to uwagę. Wypadek, proszę państwa, jakiś, jesteśmy świadkami. Ewidentnie pojazd wyleciał z drogi. Jak my tutaj jeździmy? Tutaj ciągle są wypadki. Jesteśmy pod wiaduktem Armii Krajowej. Aha, tutaj popatrzcie państwo, bariery. Co to się ciągle dzieje tutaj? Ja no, nie rozumiem tego zupełnie. No, ale jak my tu jeździmy setką, no to tak się to kończy, proszę państwa. Zwalniamy, jest przejście dla pieszych. Dbamy, żeby nie wyprzedzić tej nauki. A teraz możemy ją wyprzedzić. Aczkolwiek przypominam, że jest tutaj 50, nie ma podniesienia prędkości na Armii Krajowej. Może powinno być, ale ponieważ wypadamy z zakrętu, do którego się zbliżam, rozbijamy się pod wiaduktem, widzieliście państwo przed chwilą samochód BMW. No a dużo przejść dla pieszych, przed którymi też nie chcemy zwalniać, no więc
cały odcinek 50. Pamiętajmy, Armii Krajowej, Bieńczycka, Andersa. To ulice, gdzie oprócz zainteresowania się pieszym na przejściu, musimy się zainteresować pojazdem, który jest obok nas. Jeżeli go wyprzedzimy, zapłacimy mandat albo zapłacimy znacznie większą cenę i ten pieszy, który dostanie się pod nasze koła, zapłaci cenę życia albo cenę długotrwałej rehabilitacji. Powód kontroli, wie pan jaki jest? Wyprzedzanie na przejściu. Bardzo dobrze, proszę pana, czyli instruktor dobrze pana nauczył. Mandat karny za to wykroczenie to jest 200 zł, punktów karnych jest 10, taki w dniu dzisiejszym mandat na pan nakłada. Na pewno na nauce jazdy instruktor panu zwracał na tą uwagę, dosyć bacznie na pewno, prawda? No, znaczy u mnie to tak. Mówił panu o tym, czy nie? Nie, wyglądało to tak, bo to tylko 10 godzin było i 10 godzin. Ostatnie 2 godziny wjechaliśmy na ulicę, także... Czyli to na ostatnich 10 godzinach dopiero pan miał zwrócone na tą uwagę, tak? Znaczy nie, 10 godzin miałem jazdy i 10 teorii, tylko w 2 godziny objechaliśmy 2 razy trasę egzaminacyjną. Tak? Tyle. No i zwracał instruktor uwagę na przejścia dla pieszych? No nie. Nie zwracał? Tak, mówił. Co mówił? No, nie będę mówił co. Aha, a na zajęciach teoretycznych, bo zajęcia teoretyczne jednak miały miejsce, prawda? To tak. Było coś o manewrze wyprzedzania, czy nie? Na zajęciach. Była pierwsza pomoc. Pierwsza pomoc była, zajęcia o tematyce podstawy pojęcia, było coś takiego? Było, ale to miałem tylko 10 godzin, także. Uważa pan, że to za mało było te 10 no godzin, tak, żeby pana dokładnie przygotować, tak? Było, jakby było tak gdzieś co najmniej z 15. Więcej godzin teorii. Uważa pan, że powinno być? Tak, jazdy też więcej. Aha. No ale mam nadzieję, że po dzisiejszym spotkaniu pan już tutaj sobie tą wiedzę zgłębi jeszcze bardziej, tak? I będzie pan wiedział, że jednak manewr wyprzedzania jest to bardzo niebezpieczny manewr. Łączna ilość ile może być punktów karnych? Pan prawo jazdy ma dłużej niż rok, czy krócej? No na razie krócej. Krócej, 20 punktów. Aha, czyli muszę się pilnować. Musi się pan pilnować, zgłębić tą wiedzę, tak jak już panu powiedziałem, zwrócić na to uwagę. No a cóż to innego jak nie wyprzedzanie? Myślę o kierowcy Volkswagena Passata. Ja się nie dziwię, że pieszym puszczają nerwy. Wszystkim nam puszczają nerwy. To jest nie do ogarnięcia. Jeżeli większość tak jeździ, no to ile osób zginie w tym roku znowu spośród pieszych? Ilu nas nie wróci do domu? Ilu z nas nie skorzysta bezpiecznie z przejścia? Ilu nas w związku z tym będzie przechodziło gdzie indziej? Bo są na takich samych prawach, a właściwie bezprawiu, jak na przejściach dla pieszych. No więc przechodzą w innych miejscach, często wybierając najgorsze miejsca. Czyli tam, gdzie bezpiecznie sytuujemy przejście, zastanawiamy się tutaj czy w innym miejscu, żeby było bezpiecznie, to wszystko bierze w łeb, no bo pieszy nie będą korzystali z przejść, skoro tam też nie mają żadnych przywilejów. No i cóż to, proszę państwa, jak i klasyczne wyprzedzanie. Dzisiaj właściwie to jeden za drugim. I popatrzmy, jakie to komplikacje ruchu. Teraz naprawa barier, oczywiście narzekamy na korki. A kto korek spowodował w tym miejscu? No ten samochód, teraz go będziemy dobrze widzieli. Zobaczcie państwo, jakie rozbite BMW. Tak się kończy jazda bez stosowania przepisów, bez rozsądku, bez refleksji. No ale żeby nie było, że ganimy tylko kierowców, to tutaj na koniec złe zachowanie pieszej. Pani, no niestety na czerwonym świetle wchodzi tuż pod samochód. To być może przyzwyczajenie, bo mamy ulicę długą, to nasze słynne przejście Aleje Długa Śląska. No i tutaj dawniej świateł nie było. Ta piesza zachowuje się tak jak dawniej, ale są światła, szanowni piesi. Zamyślenie, czy w tym miejscu, czy w innym, może was doprowadzić do zguby. Jeżeli wejdziecie państwo na czerwonym świetle, kierowca ma prawo tego nie przewidzieć. Na przejściu ruchu kierowanym, powiedzmy może od razu, wolno wyprzedzać, bo mamy zielone światło i zakładamy, że piesi, widząc czerwony, nie wejdą. Oczywiście obowiązuje nas szczególna ostrożność i orientujmy się, pamiętajmy państwo, kierowcy, że w przypadku symptomów złego zachowania jakiegoś uczestnika ruchu drogowego musimy stosować zasady ograniczonego zaufania. No ale to jest taki prosty przypadek. Ta piesza wchodzi na czerwonym świetle. Piesi, musicie być przytomni. Rozmowa przez telefon komórkowy również może spowodować wasze zagrożenie, bo często chodzimy z tymi komórkami po jezdni. Czerwone światło oczywiście zabrania wejścia. Nie możemy być nieskoncentrowani. Piesi również popełniają błędy. My to oczywiście widzimy i pokazujemy. No to biorąc pod uwagę to, jak zachowują się kierowcy na przejściach dla pieszych, czy następny odcinek również o przejściach dla pieszych?
No mam nadzieję, że nie, bo ja już tym tematem jestem znudzony. Część z naszych widzów pewnie też, ale jeżeli będzie trzeba, na pewno nie odstąpimy od tego problemu. Podobnie nie odstąpi od tego policja. Przestrzegamy. Subaru życzy zawsze bezpiecznego docierania do celu.